Do pokonania 1049 km, 7 dni, 7 etapów, w tym jeden na terenie województwa śląskiego. Właśnie poznaliśmy trasę 81. wyścigu Tour de Pologne. Wyścig wystartuje z Wrocławia, a zakończy się w Krakowie. Do Polski zawita elita kolarstwa, która gwarantuje duże sportowe emocje. Jest to jedyna impreza w tej części Europy wchodząca w skład World Tour, czyli Kolarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze 4 etapy znajdują się na terenie Dolnego Śląska i województwa opolskiego. 5. etap wystartuje i zakończy się w Katowicach. Z Katowic zawodnicy przejadą do Mysłowic i Jaworzna. Następnie peleton przejedzie przez Jurę Krakowsko-Częstochowską, przez Bukowno, Olkusz i Ojców. Wróci tą samą trasą do Katowic. Kolejny etap to trasa z Wadowic do Bukowiny, natomiast finałowy etap 81. edycji Tour de Pologne rozpocznie się na terenie kopalni Soli Wieliczka i zakończy na Błoniach w Krakowie.